Siema po raz nie wiem który. To co, wykopujemy dzisiaj Musa sikimensis jak co rok. Widzicie, na dole są dwa odrosty. Także trzeba obkopać trochę dalej. Najpierw obcinamy liście, znaczy się ja obcinam liście, żeby nie było tak, znaczy jak to wam powiedzieć. I tak liście będą na stratę na wiosnę, także do ścinki. Jeśli wykopujemy, nie zostawiamy w gruncie, nie dogrzewamy. W sumie nawet jak się w gruncie zostawia, to też się obcina. Nie wiem, zależy jaki jest wysoki bananowiec, żeby w budzie się mieścił, rozumiecie? To co? Najpierw wcinamy listeczki. Mokre, jest rano, mokro. Cyku pyku. Zobaczcie, kurde, ładnie to przyrosło w tym roku. Nawet nie wiedziałem, że już puszcza korzenie. Odrost. Teraz się właśnie zastanawiam, czy już go odcinać, czy zdąży się ukorzenić jeszcze przez zimę, tylko żeby tak ostrożnie, żeby nie rozwalić tych korzonków. Czyli odciąć, wstawić na przykład do domu na 2 tygodnie, zobaczyć, czy się ukorzeni, niech wypuści powiedzmy listek i potem z powrotem do szklarni trafi, do chłodniejszego pomieszczenia, nie? Rozumiecie? Trzeba dać im się jeszcze ukorzenić, bo sikimensis ogólnie jest trudniejszy w ukorzenianiu. To samo jest tutaj, jeszcze jeden, ale tu musiałbym trochę odkopać, tu jeszcze jakiś rośnie, ale ten jest za malutki pewnie, żeby to oddzielać. No, także tak to wygląda, widzicie? Taka pyda. No dobra, gdzie jest ten tasaczek mój? Maczeta. Jaki odrost. Kurde. Piedarze, hej. Tu jeszcze. Drugi.
Elegancko, trzeci. Także trzy odrosty posadzę. Powinno być spoko. Tylko tak jak mówiłem, najlepiej się oddziela wiosną. Ale jak się w ciepło stawi, zdąży się ukorzenić. Tylko Sykimensis, przypominam, to nie jest demon prędkości w ukorzenianiu. Także trzeba, musi, no, chociaż musicie dać szansę na puszczenie liścia. Jak zostawicie w domu, już powiedzmy na parapecie bez doświetlania w zimę, to raczej będzie rósł i się wyciągał, nie wiem, czy dotrwa do wiosny. Ewentualnie zostawiacie w domu i doświetlacie. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Rozumieć. No, nie jest źle. Nie jest źle. Teraz to tylko posadzić, ale zrobimy to w przyspieszonym tempie, bo to za wolno będzie wszystko trwało. Ziemia, czyli ta, co mam w ogrodzie. Będę mieszał z ziemią. Teraz kupowałem chyba uniwersalna PBS mrówka. No, ta w ogrodzie też jest spoko, tylko że jest ciężka. Kurde, za dużo nawaliłem. Dobra, jeszcze raz. O, sadzimy tak, powinno się wyprostować. Samo. Nie łamiąc korzonków. Delikatnie. Tylko pyku. No i dobra, teraz tak, do domu miałeś je zanieść. No tak, zaniosę do domu, te małe, dużego nie. Ale najpierw trzeba podlać, odpłukać z tego, wiecie, dziadostwa, przelać mocno i do wieczora już jak obleci pod spodem, wtedy zaniosę do domu. Rozumiecie, żeby sobie syfu nie robić, nie? No. Łapkujecie tam? Czy nie? O ja pitole, zaraz się zacznie wykopywanie reszty. Już drugiej sztyki nie będę pokazywał, jak kopię, bo po co, nie? To samo będzie. No teraz tak. Przeszkadzasz mi, liściu. Już nie przeszkadzasz w miarę. Dobra, teraz tak. Kabana, nie poobcinałem tego. Nie wiem czemu, może lepiej da radę. Tak sobie wkręcam. Ale ma ładne korzonki, właśnie dlatego nie chciałem ich aż tak u tego upierdzielać, żeby się jeszcze ukorzenił. Taki bydlak sobie powinien poradzić, bo tu w szklarni jeszcze będzie cieplutko, co najmniej tam do połowy listopada. Tu mam trochę ziemi zmieszanej z dworową ziemią. O. Próbowałem kiedyś zimować bez ziemi, to prawie potraciłem wszystkie banany, nie? Także już tak nie robię. Nie ma to sensu najmniejszego. Dobra. Na razie niech tu stoi, bo muszę tu zrobić rewolucję ustawiania wszystkiego. O. Kurde, za rok już będą konkretne. A zobaczcie, 2 czy 3 lata temu potraciłem takie sypki po 4 metry, co w gruncie zostawiłem. Myślałem, że przezimują. Dopiero mi się po 2 latach odradza, nie? Na nowo. Ale cierpliwość do roślinek trzeba mieć. Jak nie masz, nie zaczynaj. Rozumisz czy nie rozumisz? Musisz rozumieć. No, kurde. Elegancko. Jeszcze potem spryskam od grzyba, bo miały. Ale to niech się, wiecie, niech postoi trochę pała. O, ładna już. Ładna. Wracam do sitki. To jedne z też odporniejszych. Ogólnie przez zimę, ze 3 miesiące potrafią w ogóle liścia nie wypuszczać. Zostawiłem ten, nie? Żeby było widać, że będzie szło. Tak mają.
nie jedna osoba się potrafi dziwić na wiosnę, że kurde, chyba się zepsuł, nie? Bo nie rośnie dalej, ale przychodzi kwiecień, marzec, kwiecień, tak, bynajmniej jak jest ciepło w sztarnie, to zaczyna rosnąć. Starczy mu wody? Nawet jak lekko krzywo wsadzicie, wyrąbane miejcie, wyprostuje się sam. Tak jest, teraz tak, obeschną jeszcze doniczki i oczywiście podpisuję, co to jest i stawiam datę. W tym roku dosadzonek i tak dalej, stawiam też daty, nie? Kiedy zostało wsadzone i tak dalej. Basioki chyba już będą na sprzedaż i burmese, blue. No musiałbym coś przejrzeć. No dobra, nie wiem, w poniedziałek dzisiaj, czy dzisiaj ten film wpadnie, 17 dzisiaj, październik. Zobaczcie, widzieliście na ogrodzie. Nie było przymrozku, nie? Kosmos. Dobra, tyle, bo muszę z kuzynem na dzierzgoń bryknąć. A może już pisał, a może już czeka. Nie wiem. I robić powoli miejsce tutaj. O, już pod półkę syki nie wejdzie, nie? O, i tam dasz radę, stalewiek, jak co roku, nie? Tak jak wy. Trzymajcie się i do następnego razu. Machałem się. Normalnie. Stalewiek się zmachał. Moje laczki brudne, takie ładne, nowe były niedawno. Cisza, jest piękna cisza, spokój. Zaraz tam są ogarnę te liście. Co by następne tu wypierdzielić? A no, drugi syki, Basio jeszcze zostanie. Kolej okazji. Czyli maurelaski. Nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Jak zostałeś tutaj, to wpisz syki mensis. To potęga i władca szarości. Ogromniastych detektywów. Na razie.